Siemaneczko, klockowe świry. Z tej strony pan Szczupak, który przychodzi do was z dosyć nietypowym mockiem. Ponieważ nawet jak brałem się za jakieś tematy wierzeń, mitów, legend i tak dalej, no to raczej określało się to do tworzenia własnego jakby świata, gdzie są jakieś bóstwa odpowiedzialne za klocki Lego. Jak właśnie między innymi Lego Tiki czy Legoje. Jak ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. Wtedy będzie już totalnie na bieżąco, jeżeli chodzi o to, co mamy tutaj. I tak po raz pierwszy wziąłem się za jakby coś istniejącego już w wierzeniach ludowych, za coś, co istnieje w mitologii i wierzeniach po prostu nawiązujących do starożytnego Egiptu, gdzie to właśnie byli przeróżni bogowie, zazwyczaj związani z jakimiś tam zwierzętami, jeżeli chodzi o głowy. A tutaj przychodzę do was z moją własną interpretacją Anubisa. Tak więc, bez już dłuższego przedłużania, zapraszam was do oglądania tej mojej relacji fotografacji. Tak więc, proszę bardzo. A teraz parę słów o samym mocku. Dla tych wszystkich, którzy przespali, przesiedzili na telefonie lub robili coś o wiele ciekawszego na lekcjach historii poświęconych starożytnemu Egiptowi, przypominam, Anubis był to bóstwo śmierci w starożytnym Egipcie. Jest to szakalopodobne bóstwo, stąd jego głowa przypomina właśnie tego szakala, a jego związek ze śmiercią nie kojarzy się w jakimkolwiek stopniu jego czarny kolor, lecz z tym, że szakale bardzo często odkopywały jakieś pogrzebane zwłoki, je zjadały i ogólnie ta ziemia była czarna wokół, więc no... Już wiecie. Tak więc Anubis jest to postać związana właśnie ze starożytnym Egiptem. A co jeszcze jest z tym związane? Oczywiście, że mumia. I nie jest to nikt inny jak dr Najib z zestawu z Lego Scooby-Doo. Jednak uznałem, że perfekcyjnie on tutaj się wkomponuje jako ten, który właśnie sprawuje jakby władzę umysłową, czy też chociażby inną, za pomocą tego to czerwonego kryształu, który był jednym z trzech zaginionych w zestawie z Lego Scooby-Doo. Uznałem, że ten czerwony jest najładniejszy, no to będzie on związany właśnie z tymże bóstwem. Dzięki niemu nasz dr Najib w postaci zmumifikowanego faraona jest w stanie obudzić Anubisa i kontrolować go i dzięki temu może na przykład napaść na bank albo ogólnie rozpocząć władzę nad światem. Ale tą figureczkę już może na bok, a teraz sama postać. Myślę, że jest to jeden z moich lepszych mocków. Naprawdę i też nie jestem jedyny, gdyż tak również twierdzą moi znajomi. Jest on bardzo ładnie zrobiony, oddany, jest fajnie artykulowany. Myślę, że te technikowe nogi są naprawdę świetnie przeze mnie przemyślane. Mamy tutaj użycie również takich elementów, które zazwyczaj kojarzą się z tymi starymi pociskami na wcisk, a jednak dzięki nim udało mi się uzyskać bardzo ciekawie zrobione nogi, które można przeróżnie artykulować. Jak widzieliście, nawet nasz Anubis jest w stanie oddać hołd, przyklękując na jedno kolano i oddając cześć temu, który rządzi tymże szkarłatnym rubinem. Jak widzicie, mam tutaj miejsce dla faraona, ale również znajdzie się dla niego lekkie na rękach, zarówno na tym barku, jak i też właśnie bardziej na dłoni.
Sama głowa jest również na stawie kulkowym, jednak no zbyt dużej artykulacji tu nie ma ze względu na złote dodatki. Myślę, że świetnie się komponują z tym czarnym. No i te czerwone, wredne, jakieś niegodziwe ślepia, które po prostu posłusznie służą temu, który dzierży ten szkarłatny rubin. Mamy tutaj również właśnie takie elementy. Myślę, że wszystko bardzo ładnie wygląda, również i łapy są bardzo ciekawie zrobione. Dwie takie dłuższe, palczaste, zaostrzone pazurami dłonie oraz jeden mały taki kolec, pazur. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda i wszystko jest w miarę również artykulacyjne na zawiasie kulkowym oraz na takim czarnym, bardzo dobrze już znanym zawiasie. Myślę, że również ten łańcuch jakoś ładnie się tutaj wkomponował. Troszkę komiczny, być może się bardziej kojarzy z jakimiś Sebixami. Jednak myślę, że właśnie jest on świetnym nawiązaniem do jakichkolwiek artefaktów związanych ze starożytnym Egiptem, jak na przykład Ankh. Tak więc to było na tle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Koniecznie napiszcie, co sądzicie o tym mocku. Czy coś byście zmienili, czy podoba Wam się, czy może jeden z gorszych. No i myślę, że akurat Anubis jest to mocek, który zasługuje na jakieś tło fabularne. Tak więc jak już mają się pojawić te kolejne kręgi Pana Szczupaka, no to myślę, że coś związanego właśnie z nim uda mi się stworzyć. Jednak pierwszy odcinek nauczył mnie tego, żeby nie robić tego na szybko, spokojnie przysiąść do fabuły, no i przemyśleć niektóre zmiany. Tak więc trzymajcie się, na razie.